Witam wszystkich bardzo serdecznie na organizacyjnym streamie, na którym chciałbym opowiedzieć Wam o moim kursie Fullstack React w Next.js. Dzisiejsze spotkanie jest po to, żebym mógł opowiedzieć Wam o samym kursie, co on w ogóle w sobie będzie zawierać. Oczywiście też jestem tu po to, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania. Przed sprzedaż tego kursu trwa do piątku, a później już sklep będzie zamknięty i po jakimś czasie, jak już kurs zostanie w 100% dokończony, No to wtedy już będzie ponowne otwarcie i każdy sobie go będzie mógł zamówić. Oczywiście w przedsprzedaży, jak to pewnie wiecie, dobrze, jak to jest w innych kursach, zawsze jest najlepsza możliwa cena. Więc oczywiście dajcie mi znać, czy w ogóle mnie słychać, czy mnie dobrze widać. Dzisiaj miałem pewne problemy wcześniej ze StreamYardem, dlatego nie jestem Pewien, czy tutaj wszystko gra, także poczekam chwilkę i zobaczę, czy na czacie. Poczekam, aż mi dacie znać, więc dajcie znać, czy mogę lecieć z tematem. Przygotowałem kilka slajdów dla Was. Oczywiście też zależy mi na tym, żebyście zadawali pytania. Jeżeli coś jest niejasne, jeżeli coś dla Was nie ma sensu, to dawajcie znać. Ja przed dzisiejszym spotkaniem dostałem kilka pytań, więc je już umieściłem w slajdzie. W slajdach natomiast kolejne pytanka będę, myślę, odpowiadał na bieżąco. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania już teraz, to pisz. Je na czacie, a ja pod koniec będę po prostu przelatywał przez te wszystkie pytania. Więc już tutaj Paweł napisał, że wszystko super, że mnie słychać. Witajcie, bardzo mi miło, że wpadliście na to organizacyjne spotkanie. Oczywiście, jeżeli YouTube nie wyrządzi mi tutaj jakichś chochlików, to to nagranie ten live zostanie na tym kanale, więc jeżeli ktoś nie może zostać do końca, to możecie później jutro, czy, czy w innym terminie byle przed piątkiem zobaczyć sobie nagranie z tego dzisiejszego live'a. Więc kurs nazywa się Fullstack React Next.js i zależy mi na tym, żeby w tym kursie nauczyć was nie tylko tylko takiego reacta, który, no, no myślę, że dobrze znacie, tak? Czyli po stronie klienta wszystko wykonywane w, w przeglądarce. Chcę Wam też w tym kursie przemycić troszeczkę wiedzy, jak budować endpointy, jak się łączyć z tymi endpointami, jak budować po prostu aplikacje. Od A do Z, i w tym kursie zrobicie ze mną razem trzy aplikacje. Jedna będzie taka rozgrzewkowa, niezbyt ciekawa, może z technologicznego punktu widzenia. Natomiast dwie kolejne aplikacje myślę, że są całkiem fajne, i będziecie mogli tam przetes, przećwiczyć różne fajne mechanizmy w Reactie i w Nextie. Ale co to za aplikacje? To zdradzę wam za chwileczkę. Więc agenda kursu wygląda następująco. Zaczynamy od wstępu teoretycznego i to jest ten wstęp teoretyczny jest on w formie krótkich materiałów wideo. I tutaj specjalnie zrobiłem krótkie materiały, ponieważ nie lubię takich kursów, gdzie na przykład lekcja trwa 40 minut. Albo 45 minut, jak w, jak w szkole kiedyś, e, i w zasadzie część rzeczy znam, i później w zasadzie nie wiem, czy mam tą lekcję oglądać w całości, czy mam ją sobie przewinąć, czy mam ją, e, nie wiem, przeklikać. Dlatego tutaj ja wyszedłem Wam troszeczkę naprzeciw i zrobiłem takie mini lekcje. Więc macie takie mini dawki wiedzy, możecie sobie przeskanować, po prostu zobaczyć. E, które rzeczy dla Was są niejasne, no i odpalić świetną lekcję, tak żeby po prostu nie marnować czasu na rzeczy, które już wiecie. I to jest dla mnie, myślę, bardzo ważne, żeby nie marnować Waszego czasu, bo ja tutaj nie będę się chwalił, że zrobiłem 25 godzin kursu, bo tak naprawdę myślę, że to nie chodzi o to, czy kursu jest 25 godzin, czy, czy 18 godzin, bardziej chodzi o to, żeby po prostu Was czegoś nauczyć. I tutaj jestem mocno skupiony na tym, żeby Wam z jednej strony pokazać tego reakta, ale też nie podstawę, więc myślę, że ten kurs nie jest skierowany do kompletnie zielonych osób, które nigdy w życiu nie napisały żadnego komponenta reaktowego. Ten kurs jest bardziej skierowany do osób, które już jakąś tam podstawową wiedzę z zakresu reakta mają i przynajmniej jakąś taką prostą apkę raz w życiu zrobili. Więc później mamy. Kolejny taki, w ramach w zasadzie tego wstępu teoretycznego, zrobiłem taki słownik pojęć. I słownik pojęć to jest też, myślę, taka rzecz, która często mi doskwiera w różnych kursach online, a mianowicie często prowadzący zakładają, że wy już coś wiecie, no i na przykład używają jakichś słów, jakichś zwrotów, zakładając, że wy je po prostu rozumiecie. Więc ja też w ramach tego wstępu teoretycznego zrobiłem różne takie popularne słowa, zwroty, które padają w tym kursie, i po prostu tłumaczy dokładnie, co to jest. I oczywiście też jest to podane w formie takich lekkostrawnych, krótkich lekcji. Więc, jeżeli na przykład wiesz, co to jest NPM, jeżeli wiesz, co to jest PROPS, jeżeli wiesz, co to jest SSR, no to możesz sobie te lekcje po prostu najzwyczajniej w świecie ominąć i skupić się na tym, co faktycznie jest ci w danym momencie potrzebne. Będzie też w ramach tego kursu będą też spotkania live z kursantami i tam będziemy omawiać różne pytania i problemy, które napotykacie w momencie, gdy sami robicie aplikacje w Next.jsie, albo jeżeli sami kodujecie te aplikacje, które ja wam pokażę w kursie. Więc też będzie taki specjalny moduł w tym kursie, w którym będę umieszczał takie rzeczy, które często będą wam sprawiały problem. Czyli na przykład, jeżeli będę często dostawał pytanie Słuchaj, Artur, co ty tutaj zrobiłeś w tej lekcji, w tym określonym miejscu? No to wtedy ja wezmę ten temat na tapetę i po prostu nagram krótki filmik, wrzucę go na platformę i wtedy inni będą mogli z tego korzystać. Więc to jest też dodatkowy, myślę, atut przystąpienia do tego kursu w przedsprzedaży, no bo po prostu będziecie bardzo blisko tworzenia tego kontentu i na przykład, jak mi napiszecie, że jakaś lekcja jest kompletnie do kitu, no to będę się starał Wam jakoś pomóc coś tam doprecyzować, więc myślę, że ta, ta sekcja częstych pytań i problemów też będzie dla Was wartościowa. No i teraz przejdę może do omówienia pokrótce aplikacji, które będziemy robić w ramach tego kursu, bo myślę, że to jest dla Was bardzo ciekawe. No bo chodzi o to, żebyście po prostu kończąc ten kurs, byli w stanie zrobić przynajmniej trzy takie ciekawe aplikacje. I pierwsza aplikacja, no to jest to taka Aplikacja na rozgrzewkę, w której po prostu zrobimy sobie takiego bloga dla programisty, czyli po prostu będziemy mogli wrzucać tam treści z użyciem plików Markdown. Będzie też sekcja, na przykład do wrzucania jakichś naszych projektów, które wykonaliśmy, takie taki, taka sekcja portfolio. No i oczywiście zrobimy ten blog w taki sposób, żeby on był bardzo szybki, żeby był on wydajny, żeby też był on dobrze przystosowany pod kątem SEO. Jeżeli już jesteśmy przy SEO, to nie wiem, czy widzieliście, gdzieś tam wrzucałem już w social media informacje, że w środę robię też darmowe szkolenie o SEO w aplikacjach JavaScript, więc tam będę mówił na tym webinarze więcej na ten temat i nie tylko w kontekście Nexta. Więc jeżeli was ten temat interesuje, to też zapiszcie sobie datę i wpadajcie w środę o 20.30, przepraszam, na ten kanał, na którym teraz jesteście. I, i wtedy opowiem sobie o SEO, Pablo widzę, że zadał tutaj bardzo ważne pytanie, po ile, po ile, bardzo ważne pytanie, kurs kosztuje 447 zł w przedsprzedaży, ale za chwileczkę do ceny jeszcze wrócimy i też sobie to wszystko omówimy, ale tak, aplikacja pierwsza na rozgrzewkę to jest blok techniczny, oczywiście zrobimy go w Zgodnie ze sztuką, tak, żeby był szybki, tak, żeby był łatwo indeksowalny, tak, żeby go łatwo też wrzucać do internetu, żeby tam się wykrywały zmiany, jak na przykład dodamy jakiś wpis albo go wyedytujemy, no to żeby ten nasz blog na to wszystko reagował. No i później, jak już zrobimy sobie ten blog techniczny, no to oczywiście pokażę wam, jak to wdrażać na serwer. Będzie też krótka lekcja o tym, jak wrzucać Nexta nie tylko na platformę Wersel, co jest w zasadzie proste, ale też jak to wrzucić na swój serwer? Gdybyście chcieli mieć serwer dedykowany albo jakiegoś VPS-a, jakiś droplet na Digital Ocean i chcielibyście tam wrzucić swojego Nexta, no to też oczywiście ja Wam pokażę, jak to możecie zrobić, w jaki sposób możecie wrzucić tą aplikację na serwer. Później. Zajmiemy się ciekawszą rzeczą, już taką ciekawszą aplikacją. Zrobimy sobie portal z ogłoszeniami. I portal z ogłoszeniami będzie działał w taki sposób, że oczywiście będzie budowany z użyciem mechanizmów, które oferuje nam Next, no ale tutaj już będzie tutaj. Troszeczkę więcej takich już zagadnień backendowych, bo chciałbym wam pokazać nie tylko, jak zrobić portal z ogłoszeniami, gdzie ktoś może się zalogować i dodawać ogłoszenia, ale też zrobimy sobie taki myk, że administrator będzie mógł po pierwsze aktywować i deaktywować różne ogłoszenia, a po drugie dodamy sobie. Czy po trzecie, już w zasadzie nie wiem, dodamy sobie płatności online z użyciem Stripe'a. Więc pokażę Wam, jak zrobić portal z ogłoszeniami, który jest szybki, który bardzo dobrze będzie się indeksował w wyszukiwarkach internetowych, ale też dorzucimy sobie tam sensowny backend. Który będzie po prostu obsługiwał płatności. Także ktoś, jeżeli będzie chciał zamieścić ogłoszenie, na przykład na dewelopera i zapłacić mu tam, nie wiem, 15k na rękę, no to wtedy będziemy, będziecie wiedzieć, jak za takie ogłoszenie skasować pieniądze i w jaki sposób zbudować do tego backend, który po prostu to obsłuży. Oczywiście pokażę Wam, jak zrobić ten portal z ogłoszeniami w taki produkcyjny sposób, czyli oczywiście wszystko ładnie zabezpieczymy, użyjemy zmiennych środowiskowych, więc wszystko będzie zrobione ze sztuką. To nie będzie tak jak w kursach na Udemy za 40 zł, że ktoś Wam tam pokazuje jakąś to-do listę, czy tam nie wiem, jakiegoś hamburgera se możecie zrobić, tylko będzie to po prostu sensowna aplikacja od A do Z zrobiona. No i co? Później... Będzie aplikacja, która jak każdemu opowiadam, jaka to będzie aplikacja, to każdemu się oczy świecą, a mianowicie będzie to taki trochę klon Tindera, czyli pokażę Wam, jak można zrobić aplikację, do której po pierwsze logujemy się, a po drugie jesteśmy w stanie zapisywać rzeczy w bazie danych. Pobierać je, no i w oparciu o nie realizować jakąś, jakąś logikę biznesową. I w tym przypadku zrobimy Tindera. Jeżeli ktoś z jakichś przyczyn nie wie, czym jest Tinder, no to Tinder jest to taki czat dla ludzi, że mogą sobie swoje profile lajkować, no i jeżeli dwie osoby się polajkują, no to wtedy mogą ze sobą rozpocząć rozmowę. No i w zasadzie taki klon Tindera może zostać wykorzystany do różnych ciekawych celów. Oczywiście można zrobić aplikacje dla osób randkujących czyli rzucić wyzwanie Tinderowi i spróbować podbić świat, ale też można zrobić w oparciu o to, na przykład jakieś aplikacje, nie wiem, jeżeli ktoś gra w jakąś grę, no to może sobie zrobić takiego ala Tindera, żeby nie wiem, szukać ludzi do gry w szachy, albo szukać ludzi do gry w brydża, więc myślę, że jest to fajna aplikacja, w której można przećwiczyć różne rzeczy związane z komunikacją z bazą danych, komunikacją z endpointami, budową własnych endpointów, więc będzie to naprawdę, myślę, ciekawa aplikacja. Będziemy korzystać tam z Prismy. Prisma jest to taki bardzo fajny ORM, w którym będziemy mogli sobie łączyć się z bazą danych. Myślę, że skorzystamy z Postgresa ale to jeszcze nie jest pewne, bo w zasadzie tego Tindera jeszcze za bardzo nie ruszyłem dla Was, więc zastanowię się, jak to zrobić tak, żeby było dla Was najprościej, ale też żebyście wiedzieli jak działa Prisma, jak możemy korzystać z relacji, jak możemy zabezpieczyć endpointy, w jaki sposób możemy robić rejestrację nowych użytkowników, więc będzie dużo, dużo ciekawych rzeczy. Ciekawostka jest taka, że portal z ogłoszeniami zrobimy sobie nie z użyciem Prismy, ale pokażę Wam, jak możecie do tego wykorzystać bardzo fajne em um base która się nazywa AirTable. AirTable jest to taki projekt, który umożliwia w łatwy sposób przechowywanie danych, trochę na zasadzie takiego Firebase'a. No i pokażę Wam, jak możecie się łączyć z takim AirTable, na co trzeba zwrócić uwagę, jak zorganizować tą całą komunikację między frontendem a backendem. Więc myślę, że też to będzie ciekawy projekt, który tak naprawdę też Wam pokaże, jak możecie w Nextie łączyć się z innymi usługami. Bo jeżeli zobaczycie, że możecie zrobić portal, z z z użyciem Airtable, no to równie dobrze będziecie w stanie podpiąć do tego Nexta na przykład Laravela albo jakiś zupełnie inny framework, który po prostu umożliwia wam komunikację z użyciem jakiegoś api, czy tam restowego, czy GraphQLowego, to już jak tam chcecie, ale poznacie mechanizmy, które są po prostu uniwersalne, które pozwolą wam budować fajne i szybkie strony z użyciem Nexta. No dobrze. Omówiliśmy agendę, widzę, że już się pojawiło trochę ciekawych pytań, więc oczywiście, jeżeli macie więcej pytań, jeżeli to, co powiedziałem, ma dla Was sens albo coś jest nie do końca jasne, to oczywiście możecie dać znać na czacie. Ja za chwileczkę będę się do tego wszystkiego odnosił. No ale co jeszcze, co oprócz agendy, co oprócz tych, tych fajnych aplikacji, które wam już tutaj pokazałem, oj, przepraszam, coś się tutaj w mojej prezentacji cofnęło. W każdym razie tak. Wstęp teoretyczny, słownik, pojęć, częste pytania i problemy, które będą wynikać z sesji live, bo w momencie, gdy kupujecie kurs w przedsprzedaży macie też dostęp do minimum sześciu spotkań live. Możliwe, że będzie ich więcej. Zobaczymy, jak będzie z moim zdrowiem, jak będzie z moim zapałem. Myślę, że znając mnie, no to nie będzie sześć spotkań, ale będzie ich ciut więcej, więc to będą, z tego wynikała ta sekcja częstych pytań i problemów. No i zrobimy trzy fajne Aplikacje z użyciem Nexta. No i dobrze, co, co, oprócz, co oprócz tego, co jest tutaj w agendzie? Więc, przede wszystkim, macie dostęp do zamkniętej grupy na Discordzie, która służy temu, żeby po prostu wymieniać się wiedzą i zadawać pytania związane z kursem. Oczywiście ta grupa będzie skierowana. No, będzie dotyczyła kursu, tak? No, jeżeli ktoś za rok mi napisze, słuchaj, Artur, mam tutaj Nexta i chciałbym, żebyś mi coś tam skonfigurował, może będzie problem, żebym pomógł. Oczywiście, zawsze jak jestem w stanie pomóc, to pomagam, ale ta grupa będzie sfokusowana na początku na rzeczach związanych z kursem. Będę tam wysyłał różne ankiety, będę tam wysyłał wam linki do spotkań live, będę wysyłał tam jakieś ankiety, które będą mi pozwalały. Określić lepiej, na przykład, jaka godzina spotkań Wam najlepiej pasuje, albo który moduł powinienem zmienić, jeszcze go tam dopieścić, coś tam w nim poprawić. Więc od tego będzie nam służyła zamknięta grupa na Discordzie. Będziemy mieli w, ram w ramach tego, w tej przedsprzedaży, e, będziemy mieli. E, Minimum sześć spotkań live, na których po prostu będziemy omawiać problemy, będziemy sobie kodować razem. Może czasami przygotuję jakieś slajdy, może czasami coś wam dokładniej omówię, to co, co było akurat w danym tygodniu dla was niejasne. Więc te spotkania live będziemy wypracowywać, tak żeby były one po prostu dla was wartościowe. Co ciekawe, te spotkania live będę nagrywać, więc jeżeli komuś nie będzie pasował termin. Na przykład ustalimy w ankiecie, że chcemy się spotkać w czwartek o 20.30 i komuś nie będzie pasować ten termin. No to nic straconego, wystarczy wtedy na przykład zadać jakieś pytanie albo odnieść się do, do tego spotkania na zamkniętej grupie Discord. A ja później na tym spotkaniu na żywo będę sprawdzał, czy coś tam się pojawiło, jakieś kwestie. I nawet jeżeli ktoś będzie nieobecny, to na tym spotkaniu live poruszymy dany temat i później w platformie znajdziecie sobie. Nagranie z tego spotkania live, więc myślę, że nikt na tym nie straci, i te spotkania live po prostu będą w takim osobnym, bonusowym module, i każdy sobie, kto, kto będzie zapisany w tym kursie, będzie miał do tego dostęp. Słuchajcie, nagadałem się, muszę wziąć łyk napoju i lecimy dalej, bo nie chcę Wam zabierać cennego czasu. Oczywiście macie też dostęp do paczek z kodem. Więc jeżeli zrobimy tam aplikację, no to nie będziecie musieli przepisywać z ekranu i tam się wkurzać, że Artur nie dał kodu, tylko będziecie mieli po prostu pod koniec każdego modułu praktycznego do ściągnięcia kod, możecie sobie go wrzucić na dysk. No i oczywiście najlepiej jest pisać tą aplikację samemu, słuchać mnie, zadawać jakieś pytania. Oglądać lekcje z wstępów teoretycznych i kodować to samemu, ale oczywiście, jeżeli chcecie coś tam sobie skopiować, coś tam przyspieszyć, albo po prostu odpalić tą aplikację, zobaczyć, czy nie zrobiłem żadnego głupiego błędu, to oczywiście paczki z kodem będą dostępne do waszej dyspozycji. Bardzo ważna rzecz, gwarancja satysfakcji. Tak, gwarancja satysfakcji. Robiłem to ostatnio przy okazji swoich innych warsztatów, więc myślę, że dobrze działa ten mechanizm. Był chyba jeden, czy tam dwa zwroty ostatnim razem, więc tym, tym razem też jest gwarancja satysfakcji. Jeżeli ktoś po zakupie kursu napisze mi w ciągu 14 dni, że się rozmyślił, że mu to nie pasuje, że, że nie jest fajny ten kurs, no to ja tutaj nikogo nie chcę naciągać i po prostu wolę mieć więcej osób zadowolonych na tym kursie, niż żeby ktoś po prostu czuł się jakoś oszukany. Więc jeżeli zobaczycie, że ten kurs nie jest dla Was, że z jakiejś przyczyny, Mam on nie leży, no to wtedy wystarczy do mnie napisać i po prostu jest zwrot pieniędzy. No hard feelings. No dobrze. O co chodzi w tej przedsprzedaży? Ile to kosztuje? Tutaj już um, były pytania. Ile to kosztuje? Po ile? Dopiero wszedłem. Była mowa o cenie. Była mowa o cenie, ale powiem teraz jeszcze raz, ile to kosztuje. Pablo mówi, że dla niego trochę drogo, ale ja jestem Polakiem, Robakiem, Cebulakiem. No, cena z jednej strony wiem, że to jest dużo, bo na przykład są kursy na Udemy za 30 czy tam 40 złotych. No jednak ten, ten ten kurs jednak troszeczkę się różni od tych kursów za 40 zł, bo przede wszystkim są te spotkania live. No i zrobicie aplikację sensowną od A do Z, których tak naprawdę w niektórych kursach ze świecą szukać, albo te kursy są po prostu w podobnej cenie. Więc przed sprzedaż, ważna rzecz, trwa ona do 6 marca. Do godziny 22 i nie ma zmiłuj. Jak ktoś po prostu do tego czasu nie zdąży kupić, no to przepadło i nie ma możliwości, bo w piątek będę poza domem i nawet jeżeli ktoś do mnie napisze o 23. To i tak nic w tym celu nie, nie uda się po prostu was dopisać, więc bardzo ważne, żeby nie, nie, przekroczyć tego, nie, ma, nie, nie przekroczyć tego terminu. Do piątku, do godziny 22. Macie czas, żeby kupić w przedsprzedaży. A w przedsprzedaży warto kupić, bo za chwilę powiem dlaczego. W momencie, gdy już teraz jak będę mówił teraz, jak w telezakupach Mango. Jak ktoś jest troszeczkę starszy, to może pamięta, były takie programy sprzedażowe w telewizji. Zamów, zadzwoń teraz, bo uzyskasz dostęp od razu do wstępu teoretycznego i pierwszej apki. Ten wstęp teoretyczny i pierwsza apka jest już gotowa, więc jeżeli dzisiaj wejdziecie na platformę, opłacicie sobie dostęp, to już do tego będziecie mieli dostęp. Lada moment też ruszy mm, zamknięty kanał na Discordzie, gdzie już będziemy mogli rozmawiać i, 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 i pracować. Zaraz, zaraz. Ktoś mi tutaj powiedział, że 6 marca to jest sobota. Więc słuchajcie, moi mili. Przepraszam bardzo za ten błąd na tym slajdzie. Oczywiście, przedsprzedaż trwa do piątku. Do piątku, do godziny 22. Widzicie, wpadł tutaj hochlik. Przepraszam. Więc tutaj, armat, chaos. Dzięki, że mnie poprawiłeś. Oczywiście, tutaj powinien być 5 marca. Datę 6, 6 marca wymazujemy z pamięci. Więc tak, jeżeli dzisiaj dołączycie do kursu albo jutro, od razu macie dostęp do platformy, gdzie macie już pierwsze materiały wideo wstęp teoretyczny i pierwsza apka, kolejne materiały będą się pojawiać sukcesywnie, myślę, że już w przyszłym tygodniu powinien się jakiś pojawić pierwszy filmik portalu z ogłoszeniami, pierwsza jakieś rzeczy z tym związane, więc reszta materiałów będzie tam dorzucana sukcesywnie. No i co, ile to teraz kosztuje? Kosztuje to 447 zł brutto, oczywiście możecie sobie zażyczyć fakturę VAT, wrzucić ją w koszty, poprosić firmę o to, żeby zasponsorowała Waszą naukę, także tutaj nie ma z tym żadnego problemu, już dzisiaj możecie wejść na stronę sklep i tam sobie możecie już to wszystko zamówić, tutaj Wam nawet pokażę teraz ładnie adres, tak żebyście już wiedzieli, gdzie możecie się udać. No dobrze, przechodzimy teraz do pytań i odpowiedzi, już gadam chyba od Dwudziestu paru minut. Nie chcę zabierać waszego cennego czasu. Wiem, że macie lepsze rzeczy do roboty niż słuchać tutaj jakiegoś ziomka na YouTube, dlatego przechodzimy do pytań i postaram się szybko tutaj wszystko rozpykać. Oczywiście, jeżeli będę w stanie odpowiedzieć na wasze pytania, także zachęcam do zadawania ich na czacie. Jeżeli ktoś się wstydzi albo jeżeli ktoś to słucha, nie wiem, w przyszłości, na przykład 3 marca i już ten stream się odbył, to możecie sobie możecie sobie po prostu wejść na stronę sklepfullstack.pl i tam na dole macie Dane kontaktowe do mnie i możecie po prostu napisać maila, możecie mnie zaczepić gdzieś tam na Facebooku, możecie mi wysłać coś na Discordzie, jak wam jest wygodnie. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli coś jest niejasne, jeżeli nie jesteście pewni, czy ten kurs jest faktycznie dobry dla was, bo tak jak ja powiedziałem, nie chcę tutaj nikomu wciskać tego na siłę, jeżeli komuś to jest niepotrzebne, jeżeli ktoś chce się uczyć um, za darmo z sieci, to oczywiście ta wiedza jest w sieci, tak? Ja nie będę kłamał, że tutaj. Jakby nie da się tego nauczyć za darmo, tylko musicie pamiętać, że szukanie tych wszystkich rzeczy, zbieranie tego wszystkiego do kupy, to zajmuje czas i dlatego ten kurs kosztuje tyle, bo po prostu dostajecie wszystko opakowane w jednym miejscu, jest dostępne, możecie po prostu wejść na platformę, rozpocząć naukę. Jak z czymś się zatrzymacie, jak z czymś macie problem, to wtedy od razu wchodzicie na Discorda, pytacie, macie wsparcie, macie do tego. Hmm, Spotkania live, więc to są po prostu, no, tak to działa. Jeżeli ktoś woli po prostu mieć te cztery stówki w kieszeni, no to może sobie po prostu to wszystko zrobić samemu i ja się nie obrażę. Na tym kanale zresztą i tak będą jakieś materiały dalej się pojawiać bezpłatne, dlatego jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam, a jak nie, no to oczywiście nie ma, nie ma tutaj żadnego przymusu. Dobrze, przytam na początek pytania, które dzisiaj dostałem, bo wrzucałem dzisiaj zajawkę tego streama na Instagrama no i dostałem troszeczkę pytań, więc wybrałem tutaj takie na przykład, czy trzeba koniecznie zaczynać od razu, czy można zaczynać w późniejszym czasie, boję się, że utracę później wsparcie, więc generalnie tak, oczywiście uważam, że najlepiej by było zacząć kurs, no i jechać po prostu równo, no bo będą te spotkania live. No i po prostu, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, no to uczestniczy w tym spotkaniu live aktywnie, na bieżąco, no i jest w stanie jak najwięcej dla siebie wyciągnąć. Natomiast, jeżeli ktoś nie ma czasu, albo na przykład chce teraz kupić kurs w cenie tej um, promocyjnej, przedsprzedażowej, a, a na przykład chce dopiero zacząć korzystać z tego kursu, nie wiem, w czerwcu czy, czy coś takiego, to myślę, że nie, nie macie co się obawiać, bo Grupa na Discordzie po prostu będzie działać, tak? No jeżeli ktoś tam wyskoczy z jakimś pytaniem w czerwcu, czy tam w sierpniu, czy coś, to oczywiście nic się nie stanie. Ale tak jak mówię, no najlepiej jest zacząć teraz i po prostu jechać z tym materiałem, bo wtedy wszystko jest po prostu na bieżąco, ale jeżeli ktoś nie ma, nie ma takiej możliwości, no to też myślę, że, że można to jakoś przeskoczyć. Kolejna rzecz, czy po kursie będę umiał podpinać sam jakieś dodatkowe pluginy? W Nextie nie mamy za bardzo pluginów, w Nextie korzystamy po prostu z pakietów npm, ale oczywiście będę Wam pokazywać, jak się instaluje różne dodatki, jak się je konfiguruje, na co trzeba zwracać uwagę, więc raczej nie będzie takich modułów stricte, że no dzisiaj zainstalujemy Material UI, a jutro zainstalujemy Chakra, a za tydzień zainstalujemy Firebase'a, więc może nie będzie takich stricte rozdziałów, że instalujemy to, ale jeżeli ktoś po prostu będzie chciał. Um... Jeżeli ktoś będzie chciał na przykład wykorzystać jakiś plugin, no to przez to, że jesteście w tej przedsprzedaży, to macie bezpośrednio kontakt do mnie, czyli do autora, no i możecie na tym czacie, na tym grupie, na Discordzie po prostu proponować różne rzeczy, i na przykład powiedzieć, Hej Artur, fajnie by było, jakbyś pokazał na przykład, jak tutaj podpiąć jakiś tam moduł. No i jeżeli to będzie ciekawe, jeżeli to nie będzie na przykład jakiś tam moduł, który jest interesujący tylko i wyłącznie dla jednej osoby, no to, no to myślę, że, że będziemy mogli po prostu to przerobić. Nie? Więc tutaj jakby takiego stricte modułu poświęconego instalacji różnych modułów do Nexta nie będzie, ale też będziemy instalować dodatkowe bajery i też będę zwracał uwagę, jakie możemy mieć potencjalnie problemy. Najczęstsze pytanie, jakie pada w momencie, gdy robię jakiegoś live'a, to czy będzie live później dostępny? Tak, jeżeli nic się nie stanie złego, to ten live zostanie tutaj na kanale, przynajmniej. Do czasu, gdy trwa przed sprzedaż. Później najprawdopodobniej ten filmik zniknie, żeby tutaj nie straszył na tym kanale, że jestem wrednym jakimś tutaj sprzedawcą, który nie dzieli się wiedzą za darmo. Nie wiem, zobaczymy. Na pewno do piątku, do soboty ten live tutaj będzie, więc możecie sobie go obejrzeć w wolnej chwili. Chyba, że YouTube coś tutaj zepsuje, sknoci, no to wtedy. SORY, ale no mam nadzieję, że nic tutaj nie będzie z tym, z tym, z tym live'em, bo chyba tylko raz w życiu coś mi się tutaj źle zapisało i no niestety live był nie do odzyskania. Czy kurs będzie przystosowany pod obojętnie jaki backend, na przykład Laravel? Więc oczywiście będę wam pokazywał w Nextie, jak się łączyć z zewnętrznymi usługami. I to znaczy, że będę wam pokazywał różne mechanizmy, które oczywiście mogą zadziałać z Laravelem, mogą zadziałać jak ktoś ma API napisane w Javie, mogą zadziałać jak ktoś korzysta z headless z CMS-a. Więc nie będziemy mieli tutaj typowego modułu na przykład jak połączyć Nexta z Laravelem w wersji 9.5, no bo tak naprawdę no, Laravel to jest framework, tak? Więc tutaj każda aplikacja może Rozwiązywać jakieś inne problemy, więc bardziej będę się Wam starał przekazać taką uniwersalną wiedzę, w jaki sposób wymieniać dane z API, w jaki sposób rozwiązywać na przykład jakieś problemy z sesją, w jaki sposób na przykład przechowywać tokeny i później odpytywać jakąś usługę, na przykład WordPress albo Laravel. Więc będę Wam się starał bardziej dać taką wędkę, a nie rybę tylko bardziej będę Wam starał się wytłumaczyć, jak to działa, tak żebyście później nie mieli problemu najmniejszego, żeby łączyć Nexta z jakimś innym backendowym frameworkiem. Też tutaj warto przy tym pytaniu, bardzo dobrym zresztą, odpowiedzieć jasno, że Next.js umożliwia pisanie Wewnątrz Nexta, backendowych endpointów i to też będziemy robić. Więc też będziemy pisać sami logikę biznesową po stronie serwera i będziemy to robić z użyciem Nexta. Dlaczego tak? Bo po pierwsze, można, a po drugie, no też nie chcę, żeby ten kurs stał się takim molochem, że będzie trochę Laravela, trochę headless cms ów trochę WordPressa i tak Więc będę mówił ogólnie, jak się łączyć z takimi usługami, ale nie będę się skupiał aż tak na konkretnym frameworku. Dobrze. Co mamy tutaj? O, kolejne dobre pytanie. Dlaczego warto w przedsprzedaży? W przedsprzedaży tak jak wiecie u innych trenerów u innych coachy u innych um, tutaj internetowych celebrytów te kursy po prostu zawsze w przedsprzedaży są najtańsze no i u mnie będzie tak samo. Więc po prostu teraz ten kurs kosztuje 447 zł, a później będzie droższy i najprawdopodobniej będzie sprzedawany w dwóch albo w trzech wariantach. Czyli pierwszy wariant to będzie taki goły i wesoły po prostu kurs, wideo, dostęp na platformę i siema, a na przykład będzie jakaś tam dodatek, dodatkowo płatna oferta dla osób, które będą chciały dołączyć do, do, do na przykład tych spotkań live nie wiem jeszcze do końca jak to będzie rozwiązane. Jedno jest pewne, że cena będzie na pewno wyższa. Jaka cena poprzez sprzedaży? To też jest bardzo częste pytanie, które dzisiaj otrzymałem. Powiem Wam szczerze, że jeszcze nie wiem jaka to będzie cena. Na pewno to nie będą jakieś koszmarnie drogie pieniądze, ale będzie po prostu więcej, będzie po prostu drożej. Więc teraz kurs kosztuje 447 zł, natomiast poprzez sprzedaży najprawdopodobniej myślę, że będzie on... Kosztował coś około tysiąca złotych. Raczej nie więcej niż tysiąc złotych, myślę, że bardziej 900 tysiąc. Tutaj jeszcze się bije z myślami zobaczę, jak ten kurs w ogóle wyjdzie, jaki będzie w ogóle zainteresowanie tym wszystkim. Więc no jedno jest pewne, że po prostu będzie droższy. No i teraz się to opłaca z tego względu, że nie będzie żadnych pakietów. Po prostu możecie sobie kupić i uzyskać dostęp. Więc, więc myślę, że teraz warto. Zwłaszcza, że też będziecie uczestniczyć w tworzeniu tego kursu, więc będziecie blisko. Jak będziecie mieli jakieś pytania, jak będzie coś niejasne, jak będziecie mieli jakieś propozycje, to będę mógł po prostu na bieżąco na to reagować. No i słuchajcie, to wszystko, co to wszystkie pytania, które miałem zgromadzone wcześniej tutaj z Instagrama. Na niektóre też pytania już odpowiedziałem przez maila różnym osobom, które do mnie pisały. Jeżeli komuś jeszcze nie odpisałem, to myślę, że, że dzisiaj albo jutro najpóźniej odpiszę, więc teraz, teraz przelecimy sobie przez pytania, po pytaniach, które się tutaj po, pojawiły. Tutaj na początek może nie pytanie. Damian mówi, że poleca wszystkim szkolenia. Artura, dziękuję bardzo. Damian, pozdrawiamy Damiana, Szkoła Dokera. Teraz tak, czytamy, czytamy, czytamy od góry pytania. Pablo pyta: Po ile? 447 zł w przedsprzedaży, a później będzie drogo. Regal skomentował: U, panie, drogo. No, cena jest jaka jest, tak jak mówiłem. Można tego wszystkiego się nauczyć samemu, ale dużo, du, dużo więcej czasu wam to zajmie. Ile godzin będzie trwał kurs? Bez bicia powiem, że nie wiem. W zasadzie zobaczmy, może wejdźmy sobie na platformę szkoleniową i tutaj mamy na przykład słownik pojęć. I zobaczcie, tutaj są takie różne lekcje, które trwają różnie. No niektóre trwają 5 minut, niektóre trwają 7 minut. Więc nie wiem, jeszcze, jeszcze nie mierzyłem, ile do końca, ile, ile godzin ma ten kurs, ale tak jak mówiłem, no tutaj jakby ja nie chcę w żaden sposób po prostu przeliczać tego na godziny, bo mi zależy po prostu, żeby wam jak najwięcej dowieść w jak najkrótszym czasie, bo tutaj nie, nie rozumiem trochę takiego po, po co tutaj, czy, czy to będzie 7 godzin, czy to będzie 8. Na pewno to nie będzie za krótkie i na pewno nie będzie to rozwlekłe. Po prostu będę się starał wycyrklować tak, żebyście dostali do ręki gotowe narzędzia, którymi będziecie mogli budować po prostu aplikację. Czy w kursie omawiasz podpinanie narzędzi analitycznych typu Google Analytics? Wiesz co, nie planowałem tego, ale tak jak mówiłem, jeżeli w, na tych spotkaniach live będzie to dosyć częsty case, żebyśmy na przykład wam pokazał, jak podpiąć zliczanie konwersji, czyli na przykład um, ktoś w tym naszym portaliku z ogłoszeniami kliknie, że chce dodać ogłoszenie i je na przykład opłaci i że chcemy to jakoś wrzucić do Google Analytics jako konwersję, no to oczywiście jeżeli będzie to dla Was tylko interesujące, no to zrobimy coś takiego. Tak jak mówię, nie, nie planowałem tego, ale to nie jest aż takie skomplikowane, żebym tutaj Wam żałował pokazania, jak to się robi, więc, więc myślę, że, że, że będzie. Piotr pyta, czy będzie wykorzystanie infrastruktury AWS do tego? Nie, nie, będzie, nie będziemy robić nic z AWS-em. Tak jak mówiłem, chcę się skupić na po prostu tworzeniu aplikacji. Pokażę Wam, jak możecie je deployować z użyciem Vercela, na co zwrócić uwagę, jak ta platforma działa, jak się jej używa, więc to nie będzie też taka powierzchowna wiedza. Będę starał się Wam po prostu przekazać, jak to działa i jak tego używać. Natomiast później Wam pokażę, w jaki sposób możecie deployować Nexta na swój własny serwer. I to też nie będzie taki pełnoprawny kurs, że Wam pokażę, nie wiem, od podstaw, jak się obsługuje Linuxem, ale po prostu Wam pokażę, jak w prosty sposób z użyciem Nginxa i na przykład PM2, i na przykład Let's Encrypt, czyli takiego narzędzia do generowania certyfikatów SSL, jak możecie to postawić na swoim serwerze dedykowanym, na już takie rzeczy, jak to się robi w AWS. Jak to się robi, tam nie wiem, w Microsoft Azure, jak to się robi w Google Cloudzie, już nie będę w to aż tak głęboko wchodził, bo to jest moim zdaniem wiedza, która szybko się niestety która szybko no, traci na, na ważności, bo w tych, w tych AWS-ach i tak dalej, tam często się zmieniają jakieś interfejsy, jakieś sposoby, jakieś best practices, jak to zrobić. To też jeszcze w dużej mierze zależy od tego, jaki macie projekt, co tam musicie ze sobą połączyć, więc tutaj aż w takie szczegóły nie chciałbym wchodzić. Bardziej będę starał się Wam dać ogólną wiedzę, jak po prostu deployować Nexta, i myślę, że wtedy już będziecie w stanie bardziej, na przykład, wiedzieć, czym się zainteresować na tym AWS-ie, żeby to zestawić. Natomiast wtedy, no już lepiej będzie tej wiedzy AWS-owej szukać gdzie indziej, a nie u mnie. Backend na Express. Nie z Expressa stricte nie będziemy korzystać, ale będziemy korzystać z tych backendów endpointowych, z tych endpointów backendowych, Nextowych, które bardzo przypominają Expressa. Tam naprawdę możemy używać nawet middlewareów bardzo w podobny sposób, jak możemy to robić w Expressie. Next pod spodem korzysta z takiego urządzenia, to się chyba nazywa Micro. To jest bardzo zbliżona rzecz do Expressa, też stosowana w, w Node.jsie. Czy klon Firebase? Tutaj Regal chyba pytał o to Airtable, o to czy to jest klon Firebase? Już teraz nie wiem w jakim kontekście o to pytałeś. Jeżeli możesz, to doprecyzuj pytanie. Generalnie nie będziemy robić. Kopii Firebase'a. AirTable jest trochę zbliżony do Firebase'a. Nie jest to może aż tak zaawansowane narzędzie, pozwala dużo ciekawych rzeczy zrobić, ale no nie jest to klon Firebase'a. Tu bym raczej aż tak daleko nie szedł. Lecimy dalej. Czy na podstawie wiedzy z części portalu z ogłoszeniami będę umiał stworzyć sklep z produktami? Tak, myślę, że. Mm, aż tak daleko, że, bo wiecie, sklep to też jest, to jest taki temat, że, że każdy sklep internetowy to jest troszeczkę inny. W niektórych no to możesz zamówić po prostu czapkę albo buty, a w niektórym no to możesz zamówić czapkę albo buty, które ma 40 różnych wariantów, później możesz wybrać 40 różnych um, opcji przesyłki, masz kupony, masz uh, jakieś obsługi um, na przykład powracających klientów, masz jakieś obsługę zwrotów i tak dalej, więc na pewno takiego zaawansowanego sklepu nie będziemy robić, ale pokażę sam mechanizm jak się obsługuje płatności w tym portalu ogłoszeniowym. No i tam będą różne takie uniwersalna wiedza, tak że na przykład, jeżeli ktoś dodał ogłoszenie, to może je opłacić. Jeżeli je opłacił, no to sprawdzamy, że ten użytkownik mógł opłacić to ogłoszenie i jak to ogłoszenie zostało opłacone, no to jest ono aktywne i na przykład trzeba je wyświetlić, albo wyróżnić, albo na przykład je jakoś odfiltrować, więc Myślę, że to będzie taka wiedza, która... Jeżeli powoli przeanalizujesz ten kod i po prostu przerobisz tą lekcję, to myślę, że dostaniesz właśnie. Wiem, że często się powtarzam, ale dostaniesz nie rybę, tylko po prostu wędkę i będziesz w stanie już zrobić ten mechanizm, na przykład w odniesieniu do, na przykład sklepu, albo do zrobienia jakiejś aplikacji w Next.js, która, nie wiem, na przykład będziesz mógł sprzedawać konsultacje, czy co tam będziesz chciał. Co tutaj mamy jeszcze? Czy będziesz pokazywać, jak skonfigurować środowisko front-end, back-end do pracy lokalnej offline? Teraz, teraz Piotrze, jeżeli jesteś jeszcze z nami, to doprecyzuj, czy Ci chodzi o obsługę offline w sensie aplikacje, taki Ala Progressive Web Apps, który jest, który jest dostępny offline, czy bardziej Ci chodzi o to, że chcesz na przykład budować własny backend i frontend, na przykład jadąc pociągiem i nie masz internetu? Bo tutaj to pytanie troszeczkę zrozumiałem w dwojaki sposób. Jeżeli chodzi o Progressive Web Apps, no to to tutaj w ten temat za bardzo nie będę wchodził, no bo tak jak mówię, nie chcę, żeby to był kurs o wszystkim i o niczym. Po prostu chcę się skupić na full stackowych aplikacjach, pokazać wam, jak je zrobić od A do Z, no ale już nie wchodzić aż w takie szczegóły. Oczywiście, jeżeli na jednym z liveów powiecie mi, że słuchaj, Artur, ten PWA offline obsługa to jest must have, bez tego to w ogóle się nie pokazuj, no to dodamy to, tak? Natomiast będziemy dyskutować i negocjować, co po prostu tam dodać do tego do tego kursu. Tak, Pablo tutaj już mówił, że dla niego drogo. Co tutaj mamy? Nie ty jeden pewnie warto, ale cztery paki to zawsze cztery paki. Zgadza się. Może firma mi dorzuci. Tak, zachęcam do tego, możecie Możecie. Pytajcie się po prostu w waszych firmach, jeżeli coś, to po prostu podajecie dane do faktury. Faktura jest automatycznie wysłana. Leci do Was na maila i gotowe. Teraz tak, pytanie. 500 zł. Czy Stripe pozwala na płatność na kilka razy? Płatność na kilka razy. Teraz tutaj już troszeczkę Marcin, nie wiem o, o co pytasz, czy, czy pytasz o to, czy za ten kurs możesz zapłacić sprzedaży na kilka razy. Jeżeli chodzi ci o to, to nie, żadnych tutaj rad nie, nie obsługuję i, i raczej odradzam, jeżeli, jeżeli ktoś nie może sobie pozwolić, to, to po prostu lepiej nie, ale 500 zł czy Stripe pozwala na płatność na kilka razy. Stripe ma tak potężne API, że możecie tam zbudować Ubera, w którym na przykład jak ktoś dostanie 20 zł, to to 20 zł może być podzielone na różne płatności, także Stripe jest potężnym narzędziem, natomiast no tak jak mówię, no ten kurs nie będzie kursem Stripe'a, ja Wam pokażę jak obsługiwać płatności, takie nazwijmy to tradycyjne, że po prostu ktoś przelewa 500 zł, 500 zł trafia do Ciebie, do właściciela konta Stripe no i w zasadzie masz obsłużoną płatność, oznaczasz sobie tą płatność jako obsłużoną w swoim systemie, no i Next po prostu na to reaguje, wyświetlając na przykład jakieś rzeczy albo dając komuś do czegoś dostęp. Więc takie rzeczy będziemy robić, aż w takie bardzo skomplikowane meandry Stripe'a nie będziemy wchodzić. Łukasz pyta, cześć. Czy kurs obejmuje coś redaksa, albo jakiegoś stora? Jak żenić z Next, że jest? Nie, nie, nie. Tutaj żadnych takich rzeczy nie będziemy robić. Jeżeli chodzi o stan, to pokażę Wam, jak możecie trzymać stan zapytań do api i ten stan będziemy trzymać z użyciem narzędzia, które powstało przez, które zrobili twórcy Nexta. I to się nazywa USSWR, taka głupia nazwa biblioteki, ale będziemy z niej korzystać. Nazwa biblioteki jest głupia, ale sama biblioteka jest świetna i ona przetrzymuje stan zapytań do API i to będę Wam pokazywał jak to działa, jak to świetnie działa, jakie to ma feature'y, więc to będzie myślę bardzo ciekawa lekcja, już się nie mogę doczekać aż ją dla Was zrobię, natomiast Reduxa nie, nie będzie, Mobixa nie będzie, Apollo nie będzie, jakichś innych Recoili i tak dalej też nie będzie, bo po prostu w tych naszych aplikacjach to nie będzie nam potrzebne do szczęścia. Będziemy gdzieś tam trzymać stan, ale będziemy go trzymać w sposób sposób nie aż taki tutaj wyrafinowany jak Redux. Dobrze, lecimy dalej. Są pytania kolejne. Słuchajcie, myślałem, że ten stream dzisiaj się skończy szybciej, myślałem, że nie będzie pytań, a tutaj fajnie, ciągle się pojawiają nowe. Więc tak, Artur, coś w mailach mignęło o webinarze o SEO w JavaScript. Tak, więcej informacji znajdziecie na stronie Zobaczmy. Full stack i tutaj macie tę stronę. Tę stronę też oczywiście w może tutaj wam wrzucę do opisu. Generalnie webinar, bezpłatne szkolenie odbywa się w środę o godzinie 20.30. Zaraz zobaczmy czy, czy tu z tą środą nie przegiąłem. A nie, środa oczywiście zgadza się, 3 marca 20.30. Będzie bezpłatne szkolenie, na którym będę opowiadał o problemach SEO w aplikacjach JavaScript. Jakie są problemy, jak je naprawiać, jak sobie z nimi radzić. Będzie troszeczkę o nextie. A jakże, ale też będzie dużo takiej uniwersalnej wiedzy, więc jeżeli macie ochotę, to się można zapisać. Dostaniecie linka do streama i wtedy możecie sobie sprawdzić to szkolenie. Jak ktoś nie chce mi później tego maila w bazie mailowej zostawiać, to się możecie wypisać. I jak to się mówi, no hard feelings. I teraz tak. Lecimy dalej z pytaniami, coraz mniej czasu mamy. Amat, Armateos, obecnie w React trudno znaleźć pracę dla juniora. Jak to wygląda w przypadku React Plus Next z naciskiem na juniora i pracę zdalną? Słuchaj, z pracą jest ciężko dla juniorów i niestety no, taka jest rzeczywistość. Ja tego nie odczaruję. Nie wiem do końca, jak, jak będzie wyglądał rynek pracy za miesiąc, za dwa. Wiem natomiast, że jeżeli się nauczysz. Reakta w sposób full stackowy, czyli umiesz robić backend, umiesz robić bazy danych, umiesz się łączyć z Airtable, umiesz obsłużyć logowanie, rejestrację, zabezpieczyć dostęp do różnych zasobów. Przepraszam, to momentalnie Twoje skillsy wyróżniają się na tle innych juniorów, którzy po prostu. Tego nie umieją. Jeżeli się nauczysz tworzyć fullstackowo aplikację w Next.jsie z użyciem Reacta, dużo lampek ci się otworzy i będziesz umiał też robić te aplikacje z użyciem innych frameworków. Będziesz to lepiej rozumieć. Więc um, odpowiadając troszeczkę przewrotnie, nie, nie zagwarantuję ci tak, jak na jakichś tam bootcampach pracy, że zrobisz kurs Artura i dostaniesz pracę. Niestety, tutaj takich rzeczy nikomu nigdy bym nie obiecał, bo ja nie wiem, jak będzie wyglądał rynek pracy juniora jutro, a co dopiero za parę miesięcy. Więc tutaj jakby nie jestem w stanie pomóc z, z, z pracą, jestem w stanie tylko pomóc w podniesieniu kompetencji i ogarnięciu tego w sposób full stackowy. Tutaj już się widzę, wywiązują jakieś dyskusje. Dużo ludzi używa redaksa niepotrzebnie. Także tego, co tutaj mamy? Dokładnie, tak samo rekrobienie można znaleźć samemu, ale szybciej zrobi ktoś, kto się zna. No i to Mateusz ma tutaj bardzo dobre podejście do sprawy. Tak działają właśnie takie płatne kursy, że. Płacąc za kurs, kupujecie sobie więcej czasu, albo więcej wiedzy w krótszym czasie, albo po prostu podnosicie swoje kompetencje. No tak to działa. Zobaczmy. Kupowanie niepełnego, wolę przysiąść i na kilka, tutaj Walgrant, wolę przysiąść. Kilka dni zrobić cały, a nie później czekać na aktualizację kursu. Znaczy, no tak, tutaj no każdy może do tego podejść w sposób indywidualny. Także jeżeli ktoś woli zaczekać, żeby mieć po prostu pełen kurs i zaczekać, aż będą opinie innych ludzi, oczywiście też można w ten sposób do tego podejść, jak najbardziej. Czy jest jakaś wersja live tych projektów do wglądu? Nie, na ten moment nie ma. Jest ten techniczny blog już zrobiony i w zasadzie do, do niego można uzyskać dostęp przez platformę, natomiast te, te projekty nie będą wrzucone nigdzie live. Później, jak już te trzy projekty powstaną fizycznie, to na pewno zrobię o tym jakiś filmik, opowiem jak one działają, co tam ciekawego się dzieje, więc wtedy już w tej wersji późniejszej. Po tej oficjalnej premierze będziecie mogli sobie nieco więcej zobaczyć, natomiast na ten moment nie ma takiej możliwości. Czy o, właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja jestem znany z tego, że mówię wolno. Czasami, jak komuś coś tłumaczę, to się ludzie na mnie dziwnie patrzą, mają wrażenie, że tak jakbym mówił do kogoś, kto nie za bardzo rozumie. Więc mówię powoli, to jest znany fakt. Natomiast. W tym platformie, w tej pięknej platformie, którą tutaj dostaniecie, jest taki Dzyndzel, który pozwala przyspieszyć moje gadanie nawet dwukrotnie. Tylko problem polega na tym, że ten Dzyndzel, nie wiem dlaczego, przynajmniej u mnie na iPhone'ie, nie działał. Więc jeżeli ktoś chce oglądać mobilnie, no to niestety przyspieszenie z jakichś przyczyn nie działa. Chyba tam po prostu jest uruchomiony jakiś natywny HTML player, HTML 5 player i u mnie na mobilnym urządzeniu to nie działa. Natomiast na desktopie można moje gadanie przyspieszyć. Nie ma, nie ma najmniejszego problemu. Zobaczmy. Hmm. Jak i zakres materiału z kursu pokrywa się z warsztatem, który sprzedawałaś? Czy będą jakieś kupony rabatowe dla posiadaczy kursu? Więc tak, warsztat Next.js, który ostatnio robiłem, on był no taki robiony na szybko, więc tam przede wszystkim jakby. Niektóre rzeczy troszeczkę będą się pokrywać, ale tak. Nie, be, nie było na warsztacie dosyć, nie było na warsztacie na przykład takiej dogłębnej współpracy z Prismą, jak się pracuje na relacjach, jak zabezpieczyć endpointy, żeby ludzie nie mogli podglądać nie swoich rzeczy. Więc tam to było tak wszystko zrobione szybciuteńko, nie? Bo to był taki kurs po prostu czterogodzinny, zrobiony na żywo. No i w zasadzie tam. To było po prostu tak zasygnalizowane bym powiedział, a w tym kursie, no to będzie to tak bardziej na spokojnie wytłumaczone z każdej możliwej strony powolutku, pomału, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kupon rabatowy, to teraz na przedsprzedaż nie ja nie przewiduję żadnych rabatów. Po prostu jest to myślę, odpowiednia cena na ten moment. Natomiast jeżeli ktoś w tej będzie brał już późniejszej cenie, no to wtedy rozważę po prostu po prostu rabaty dla osób, które wcześniej korzystały z jakichś moich szkoleń czy tam konsultacji, no to wtedy pomyślę po prostu, żeby jakoś wam dać znaczny rabat. Natomiast teraz w przedsprzedaży żadnych tutaj rabatów na ten moment nie przewiduję. Psycho coach. Dobrze, dobrze że powiedziałeś o coachach. Tak, tutaj wywołałem do tablicy. Zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie. Jaka cena będzie później? Będzie drogo, będzie drogo, będzie około tysiąca, ale nie wiem jeszcze do końca. Nie, nie ciągnijcie mnie tutaj za język. Generalnie na pewno będzie drożej niż teraz, więc jeżeli ktoś jest mocno za, za, zastanawia się, żeby kupić, to lepiej dzisiaj, albo przynajmniej przed, przed piątkiem. Łukasz pyta, czy kurs obejmuje coś, aha, dobra, to to już było, przepraszam. Kolejne pytanie. Będzie coś na temat security, cachowanie zapytań. Słuchajcie, na temat security będą na pewno, nie będzie taki stricte kurs, tam nie wiem jak hakować Nexta czy coś, tylko na przykład jeżeli będę Wam pokazywał, przepraszam, jakaś tam jedzie antena, zrobię przerwę sobie na Słuchajcie, już trzeba kończyć tego live'a, bo już mówię głupoty. Powiedziałem, że jedzie antena, jedzie jakaś karetka, oczywiście. Więc tak, czy będzie coś na temat security? Będą kwestie związane z bezpieczeństwem po prostu poruszone w jakiejś lekcji. Czyli na przykład wam powiem. Teraz robimy endpoint i na przykład sczytujemy cookies'a i upewniamy się, że ten użytkownik powinien mieć dostęp do swoich ogłoszeń, że ten użytkownik nie może na przykład odwoływać się do nieswoich ogłoszeń i tak dalej. Więc będę Wam przemycał różne takie smaczki, różne takie fragmenty wiedzy, natomiast nie będzie, nie będzie takiego modułu czy jakiejś takiej lekcji stricte opartej o. O, o, o bezpieczeństwo. Czy kaszowanie zapytań będzie? Można powiedzieć, że będzie, bo będziemy korzystać z tego Use SWR-a, nie wiem jak to się czyta. W każdym razie z tej biblioteki będziemy korzystać fajnej, która po prostu przechowuje w takim podręcznym stanie zapytania do API. To, co one zwracają, więc troszeczkę keszowania będzie, ale tutaj nie będziemy wchodzić w jakieś szczegóły. Oczywiście Wam poka pokażę, jak działa Next z pamięcią podręczną, czyli na przykład mamy stronę wygenerowaną statycznie i chcemy, żeby ona co godzinę na przykład się odświeżyła, żeby Next ją przeładował albo częściej chcemy to zrobić. To oczywiście Wam pokażę, jak to robić. Natomiast jakiegoś takiego pełnoprawnego modułu keszowania i wszystko o to nie będzie. Tak, tak. Tu Batwolf, nic, tylko kasę wydawać, oczywiście. E, Tomasz słusznie zauważył, że cena jest średnia. E, Lepiej kurs zrobić ze sprzedaży kursów, spokojnie, spokojnie. Mamy czas. YouTube'a na razie nie zamykają. E, będę jeszcze nadawał, może jeszcze i to zawita do sklepu, e, albo obejrzeć jakiś w przypadku Artura. <grym> Także tego są już heheszki ze mnie, także myślę, że jest dobrze. Dwa pytanka. Ta zamknięta grupa będzie na Discordzie. Spotkania live będą od razu miały zaplanowane daty na wszystkie spod, sześć spotkań. Nie, Maciej, sytuacja wygląda tak, że lada moment ruszy ten Discord. Myślę, że, że przed weekendem jeszcze powinien ruszyć i tam po prostu pojawi się jakaś interaktywna ankieta, w której będę starał się wypracować termin, który po prostu będzie jak największej liczbie osób Pasować. Jeżeli siłą rzeczy niestety nie dobierzemy terminu takiego, który będzie zawsze pasował wszystkim, ale będę się starał po prostu przedstawiać wam te ankiety i po prostu dobierać te spotkania w taki sposób, żeby w większości osób pasowało i też postaram się to jakoś tak żonglować. Czyli raz na przykład zrobimy jakoś późno w tygodniu, raz zrobimy wcześniej, raz zrobimy na przykład w weekend. Więc tutaj jestem dość elastyczny, jeżeli o to chodzi, ale będziemy to już dogadywać w gronie, bo, bo co z tego, że ja teraz ustalę, że spotkanie będzie we wtorek, tam o 18. Jak na przykład większość osób mi powie, że Artur, no to nie ma sensu, ja tam nie wiem, muszę coś tam zrobić i, i tak dalej, więc, więc to będzie ustalane na bieżąco. Jakub, super pomysł na kurs, świetnie umiesz tłumaczyć, więc zamówione instant. Dzięki, dzięki Jakub, fajnie, cieszę się, że, że, że pomysł się podoba. Lecimy dalej. Czy poruszone będą również subskrypcje ze Stripe? Nie, Marcin, tak jak mówiłem, sytuacja będzie ze Stripe'em taka, że pokażę Wam generalnie, jak to narzędzie działa. Jak je łączymy z Nextem w sposób bezpieczny? ale nie będziemy wchodzić aż tak głęboko w Stripe'a, bo Stripe jest naprawdę, tak jak już mówiłem, to jest potężne narzędzie, bardzo dużo rzeczy da się tam zrobić, podejrzewam, że wyszedłby z tego kurs, więc, więc po prostu nie chcę tutaj przegiąć, będziemy robić rzeczy takie, które przydadzą się jak największej liczbie osób, natomiast później jak będą te spotkania live i na przykład stwierdzimy, że dobra, chcemy subskrypcję albo coś tam chcemy dodać innego ze Stripe'a, jeżeli to będzie wspólna decyzja, no to spróbujemy coś tam. Zrobić. Tak, tutaj Piotr doprecyzował swoje pytanie. Chodziło o pociąg bez internetu. Oczywiście będziemy, będziemy korzystać po prostu z deweloperskiego serwera Nexta, który działa, działa offline. Problem się oczywiście pojawia w momencie, gdy korzystamy sobie z Airtable, no bo Airtable działa nam po HTTP, więc oczywiście tutaj będzie problem, ale pokażę Wam, jak na przykład to obchodzić, czyli na, jak na przykład sobie zamokować coś, co na przykład nam zwraca taki airtable, żeby nam to działało, na przykład w pociągu. Natomiast baza danych przez Prismę będzie podpięta najprawdopodobniej lokalnie, więc oczywiście jak ktoś ma postgresa na laptopiku, no to oczywiście może dewelopować z jakiegoś tam bunkru. Krystian jest pierwszy fan TypeScriptu. Nie, nie będzie TypeScriptu, nie będzie, nie będziemy pisać w TypeScriptie, bo po pierwsze nie jestem jeszcze specem takim w TypeScriptie, żebym się tutaj popisywał przed wami, a po drugie, po drugie jest taka faza, że po prostu, no TypeScript jest dodatkowym narzutem, tak? no jeżeli bym zrobił kurs, w którym będę Wam mówił kupę nowych rzeczy o Nextie, o, o full stackowym podejściu, o korzystaniu z bazy danych, o Prismie, o Airtable jeszcze bym do tego dorzucił TypeScript, no to myślę, że ten kurs byłby no taki delikatnie mówiąc niezbyt lekko strawny, a zależy mi na tym, żeby był on po prostu lekko strawny. Są już pytania bardziej off więc jest to sygnał, żeby żeby sobie powoli tutaj kończyć. Co to za browser? Korzystam z Brave'a od ponad dwóch lat, każdemu polecam. Wiem, że tam są jakieś opinie, że Brave niby nie jest spoko, ale moim zdaniem jest spoko. Wszystkie wtyczki ładnie w Brave'ie z Chroma działają, dlatego polecam. Co tutaj mamy? Tak, przeglądarka Brave, Mateusz pyta, czy w kursie będzie poruszona optymalizacja pod Core Web Vitals? Będziemy dotykać tego tematu będziemy na pewno starać się poprawiać te aplikacje, żeby one miały żeby one miały po prostu dobrą optymalizację. Natomiast to nie będzie kurs z optymalizacji, to nie będzie takie mięcho po prostu, że pokażę wam jak każdą aplikację zrobić super w Core Web Vitals. Dotkniemy tego tematu, na pewno będę zwracał uwagę na różne rzeczy, jak co robić i na co zwracać uwagę. Będziemy na pewno naszą aplikację, którą będziemy robić, odpalać w Lighthouse. Będziemy patrzeć, co tam się dzieje i starać się to naprawiać, więc temat będzie dotknięty, ale na pewno to nie będzie taki pełnoprawny kurs z optymalizacji. Więc tutaj, więc tutaj, tak to, tak to wygląda. Co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Czy te projekty czy te projekty będą gotowe i przygotowane pod aplikacje komercyjne. Więc tak, będę robił te aplikacje w taki sposób, żeby no to nie było, to nie była taka aplikacyjka typu to-do lista, że tam każdy jest to w stanie zrobić, tylko będzie mi zależało na tym, żeby tą aplikację dało się zdeployować na serwer, no i żeby ona coś robiła i żeby to nie była aplikacja, przez którą ktoś się włamie na wasz serwer. Więc pod tym względem myślę, że to będzie komercyjna aplikacja. Natomiast teraz, teraz jest sytuacja taka, że w, w jakby. Nie będziemy na pewno mocno się skupiać na stylowaniu. Więc jeżeli chodzi o ten na przykład portal ogłoszeniowy, no to on będzie działał, on będzie miał responsywny jakiś tam design. No ale to nie będzie taka, wiesz, pełnoprawna aplikacja jak w stylu OLX-a. Nie będzie tam polityki prywatności, nie będziemy tam robić, nie wiem, regulaminu, nie będziemy robić jakichś narzędzi, nie wiem, do blokowania spamu, tak? Więc nie będzie to taka w 100% może aplikacja Komercyjna, która będzie mogła konkurować z OLX-em, czy, czy z Allegro, czy z Craiglistem, czy coś, ale na pewno się skupimy na tym, żeby nie była trywialna, żeby miała fajne featurey, no i żeby dało jemu się wrzucić po prostu na serwer. Bartłomiej, skupisz się na hukach czy będzie coś o podejściu klasowych? Nie, nie będzie żadnego podejścia klasowego. Tutaj będziemy po prostu działać na hukach. Wszystko to, co, co będę w stanie napisać na hukach, będzie napisane na hukach. Ile jeszcze będzie, ile to będzie mamony, bo się spóźniłem. Słuchaj, Nazwy twojej, twoje, Twojego loginu nie wymienię, bo jest ciężka, ale generalnie kurs kosztuje w przedsprzedaży 447 zł. No i możesz sobie to nagranie później w całości obejrzeć, przeskrolować. Padło sporo ciekawych pytań, więc tutaj już nie chcę się powtarzać. Ile osób masz na platformie? Nie wiem, ile teraz mam, ale, ale przed, przed streamem było to już chyba 12 osób. Więc nie wiem, w zasadzie, może w trakcie tego streama sprzedało się 100. Cholera wie, coachu, nie wiem. Login MW. Arturze, nie zapomnij, proszę, o linku do webinara COJS, bo nie złapałem url na czas. Oczywiście. Już, już, już. Tu jest to. I. Proszę bardzo, macie tutaj link do szkolenia. Tak, Marcin tutaj doprecyzuje, Bardziej chodzi mi od A do Z, jak dla klienta. Więc oczywiście będziemy zaczynać od każdą aplikację: od tego, że utworzymy projekt. Później na przykład dodamy sobie jakiś prosty UI. Później do tego podepniemy jakiś backend. Później do tego podepniemy bazę danych. Później będę wam pokazywał, jak coś tam zabezpieczyć. Więc w zasadzie będzie to troszeczkę taki proces, jak dla klienta. Tylko wiecie, no jeżeli się coś robi dla klienta, no to czasami jest tak, że klient na przykład. Przychodzi i mówi: O, tutaj ta paginacja musi działać w jakiś tam sposób, jak nigdzie indziej na świecie nie działa. No to takich feature'ów nie będziemy robić, no bo chcę, będę się skupiał po prostu na tym, żeby, żeby Wam przekazać tą, tą wiedzę, no, no jak łączyć ten React z backendem, prawda, więc, więc to jest tego typu, głównie się na tym skupimy, głównie się skupimy na jakichś zewnętrznych usługach, pokażę jak to deployować, pokażę jak wprowadzać w tym zmianę, więc tak to będzie działać, natomiast no nie będzie tutaj może aż tak takiej symulacji jak u jakiegoś takiego ciężkiego klienta się pracuje. Więc słuchajcie. Będziemy kończyć. Przypominam jeszcze, gdzie możecie złożyć zamówienie. Złożenie, złożyć zamówienie możecie na stronie sklep.fullstack.pl Przekieruję Was na tą piękną stronę, którą zrobiłem w Nextie i możecie się tutaj po prostu zapisać. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, zachęcam, żeby, żeby się kontaktować, żeby wysyłać mi maile, żeby zadawać pytania gdzieś tutaj na mediach społecznościowych. Także jak będę tylko mógł, to Wam Odpowiem. Tymczasem dziękuję bardzo, że wytrzymaliście tak długo na tym streamie. Dziękuję, że wytrzymaliście to moje dzisiejsze sprzedażowe gadanie. Jeżeli macie jakieś uwagi, jakiś, jakiś feedback do mnie, to też oczywiście zachęcam. To nie jest tak, że tylko możecie się kontaktować w sprawie kupna. Jak ktoś coś ma jeszcze tutaj do przekazania, to zachęcam. Można w komentarzach, można też w inny dla Was wygodny sposób. Także. Dziękuję za uwagę, życzę wszystkim spokojnego wieczoru i co? Do zobaczenia, do zobaczenia na tym kanale Trzymajcie się i powodzenia w nauce Reacta czy tam JavaScriptu czy czego się akurat uczycie. Siemanko.